Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter, kolejny odcineczek z Bioshocka 2, oczywiście dodatek Minerva's Den. Słuchajcie, już właściwie chyba kończymy pomału, w tym momencie już naprawdę zrobiliśmy praktycznie wszystko, bo byliśmy w tym tutaj pomieszczeniu Climate Control, tak, kontrola klimatu, wzięliśmy co tam mieliśmy wziąć, no i teraz musimy, teraz będziemy mogli się, przepraszam, nic nie wzięliśmy stamtąd, my tak naprawdę wyłączyliśmy to w chuj chłodzenie, które Reed Wall ustawił i teraz możemy się dostać do komputera, właściwie tutaj gdzie myszka wskazuje, nie wiem dlaczego ona w ogóle jest na ekranie. I wiecie, generalnie to jest tyle, nie? To tylko tutaj, więc myślę, że teraz najlepiej będzie, w tym momencie najlepiej nam będzie tak naprawdę zrobić sobie gatheringi. Zacznijmy od tego, zrobimy sobie gatheringi, właściwie wrócimy tam, gdzie byliśmy. Mój pies po prostu szaleje. Szalona saba. Co tam robić? Co robisz? Patrzcie na mnie, dobra. To jak mówię, zrobimy sobie gatheringi z tego względu, że to jest, jeżeli się nie mylę, to jest, przepraszam, ostatnia dziewczynka do zrobienia. I... o, alfa. Tutaj powinno to gdzieś być, tak, tutaj jest gdzieś. Tutaj gdzieś jest aniołek, o właśnie, jest aniołek. Ten tutaj co był roztrzaskany. O konsolę tę, dobra. No to jak mówię, zrobimy sobie na szybko te. Zrobimy sobie je na szybko. A i się zajmiemy. I nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, czy nie. No ale tak patrzę, no to kurczę, to już to jest niespecjalnie cokolwiek jest więcej do roboty. Jest dobra, gathering. A ja sobie już tutaj porozstawiam coś następnego. Tu mamy Jetguna. Trapy gdzieś tu porozstawiam. Aha, widzę, że już ktoś tam był. No. W sumie rozstawiam te trapy i o, gdzieś coś... A, czekajcie, przecież ja mogę jeszcze tego swarma tu rzucić. Niech się tam bawią z nimi. Tak właśnie, myślałem, że tu ktoś przyjdzie... O, ktoś tu przechodził przeze mnie. W sensie, któryś z Houdini Splicer, jak są takie załamania w przestrzeni. To zazwyczaj to jest Houdini. Czy ja tu coś potrzebuję jeszcze? A, rzucę sobie pszczółki jeszcze jedne. Gnoju. Bardzo ładnie. O, i teraz po prostu wystarczy. Nie wystarczyło. Chciałem, żeby tam to się rozwaliło, ale czekajcie, przecież wrzucimy Gravity Wella tylko i będzie ok. Powinno być ok. Ty już skończyłeś, dziecko, tak? Chodź. Tak, córeczka. Jesteśmy razem. Dobra, wieżyczkę oczywiście musimy tu zostawić, bo nam to nic nie da. Znaczy, nie możemy jej zebrać. No ja tu byłem? A, byłem, tutaj był ten. Tu ten jeden Big Daddy. No i fajnie, szybko to załatwiliśmy. I teraz następny aniołek będzie gdzieś tu. A nie ma tutaj w tą stronę żadnego? No nie ma, no co zrobić, nie ma. Były, ale... Tu były trzy przecież i dlaczego jest... A, jest tu jeszcze jeden, ale dobra, już nie będziemy tam szli. Jak jesteśmy tu, to przejdziemy wzdłuż tam. Czyli właściwie się musimy cofnąć tam, gdzie już byliśmy, ale... Ale co zrobić? Właśnie mamy tego drilla. Muszę robić przeskok. Tego typu. Dobra, tu właściwie nic nie potrzebuję. O, czekajcie, gdzie teraz? Do tego aniołka? Aha, tu się do góry szło, dobra. Nie, chwila, nie, dobrze idę. Nie tutaj przecież, tutaj stąd przyszedłem. A, tu się przechodzi, dobra, faktycznie, bo tu była ta zapora. To jest alfa. I przed nami będzie, dobra.
No, tak się kurczę pospieszyłem ostatnio, żeby stąd wyjść, no i wyszedłem i zapomniałem, że jeszcze gadaringi. Dobra. Nie przedłużam. Zjemy sobie oczywiście miniaturę, walniemy. Na przykład może być tu. Może być miniaturet tu. Czy mamy coś takiego fajnego? Tutaj w sumie nic, no to mamy tylko to. Już mi tu gnojek przyszedł, co? Wyliwa się tutaj Houdini. Okej, go wessało. Tutaj w tym miejscu Houdini mają zamiast ognia lodem walą, nie? To jest śmieszne strasznie. Dobra, czekajcie, walniemy sobie. A to są hitsy kingi. Wow. Będzie ktoś? Czemu ja pszczółek nie puściłem? Powinienem był pszczółki puścić. A idź mi stąd. No kurde, dawaj ją. Jeszcze trapa ma na sobie. Come on. Kurcze. Jeszcze coś mi na gardle siadło. Jakoś mi tu nie idzie. W tym miejscu za dużo zmiennych, za dużo miejsc, z których mogą przyjść. No ale co zrobić? On chciał się przenieść, ale chyba nie mógł przez to? Nie rozumiem do końca. O Jezu, i teraz przepraszam, teraz Big Sister jeszcze przyjdzie do nas za chwilę. A tu jest kolejny Lancer. Lancera zostawiłem w spokoju, on mi nie jest do niczego potrzebny. Jak ją odłożę, to przyjdzie Big Sister. No, trzeba się doposażyć. No właśnie. Nie mam tutaj, ale przed chwilą tutaj był sklep gdzieś. Więc sobie wróćmy się do sklepu, bo po prostu... No czekajcie, gdzie ten sklep był? Dobra, powinienem zdążyć tam dojść do niego. Tu jest jeszcze jedna... Przecież apteczka, to też można tak zrobić. O właśnie. Powinienem zdążyć dojść. Czekaj, Lancer, bo ja muszę najpierw swoją odłożyć. Trzymaj się, kochanie. Idź do cioci Tannenbaum i wszystko będzie dobrze. Adam Addict. Tak, no dobra. Proszę, dziękuję, trzymaj się. Wybaczcie, ale nie zostaję, bo po prostu wiem, że... O, właśnie, że przyjdzie duża. Przyjdzie duża siostra i ja potrzebuję do tego sklepu zejść najpierw. Co by się doposażyć. O właśnie, na przykład w Drifula. Dobra, nam wystarczy. Możemy sobie dokupić. Aciul dokupię tak. I tak. Niech będzie. Dobra, no ja pomału się po prostu kieruję do wejścia. Ona gdzieś tam w którymś momencie po prostu się pojawi, gdzieś przyjdzie, nie? Nie muszę na nią czekać. O, oczywiście, no jeszcze dostałem od ten, dziękuję wam, ślicznie, dostałem jeszcze misia z prezentem. Dolary damy i Armor Shield 2, a mam zwykły armor? Nie, ale Proud Parent już nam się nie przyda, więc dlatego sobie, więc weźmiemy sobie Armor Shella, to nam po prostu zwiększy, zwiększy nam to odporność na obrażenia, przy okazji jeszcze sobie wykupimy te rzeczy. Co mamy? Electrobolta 3, Incinerate. W sumie Incinerate można by kupić. Bo czemu nie? Dwie. Aha, bo to 200. A coś. No kurczę, ja już tu mam naprawdę sporo tych rzeczy. W sumie nic więcej nie potrzebuję. Tutaj są tylko toniki. Więc właściwie to. No nie jest mi to do niczego potrzebne i myślę, że po prostu wykorzystamy sobie to na. Pozostały Adam na Incinerator. Dokładnie. Będziemy walić ogniem. No i dostało nam 60. No i mogę sobie ewentualnie kupić, nie wiem co, plazmid slota, ale to na co, jak nie mam żadnego normalnego plazmidu. O! Siema. Płoń, czemu nie płoniesz? Nie chciała spłonąć. Tego też sobie zabiję. Wow!
Dobra, musimy to jakoś inaczej zrobić. Bo widzę, że tu silna jest. Najpierw hit seekingi. Walniemy. Tego bursta można by walnąć. Nie wiem, czy walnąłem w nią? Nie walnąłem w nią pewnie. Dobra, teraz walnąłem. Tylko ona miała jakiegoś cholera tego, kurczę. Strasznie szybko mi to zeszło, czekajcie. Wezmę sobie zakupy apteczki tylko. Dobra, ja się tu poprzemieszczam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie ona jest? Niech tu podejdzie. Walnęło ją? Nie walnęło? Kurde, poleciało. Dobra, teraz ma. Drugiego. Jeszcze jeden. A, tu już nic nie mamy. Może ją tym wykończymy. No i bardzo ładnie. Dziękuję ci. Duża siostrzyczka oczywiście. Aha, apteczki tak dostałem. A no, apteczkę dostałem, kasę dostałem. No i dostałem też Adam. Więc to też fajno. A, tu jest. No dobra. Ja mam teraz 100 Adamu. Nie wiem, co z tym zrobić właściwie. Plazmin slot jak kupię, to będę miał 40 i też nic nie kupię przez to. Na co? Tonik kupić? Tonik slota? Ja, walić to. Nie chcę już. Nie potrzebuję za specjalnie tego Adamu. Dobra, no i fajnie. Załatwione mamy wszystko właściwie, jeżeli chodzi o siostrzyczki. Także tyle w temacie. I możemy lecieć do rdzenia. Is nearing its conclusion, Sigma. The answers lie in the core. The thinker is waiting for you, Sigma. And so am I. Okay, przechodzimy znowu przez śluzę, taką jak w jedynce. No i wchodzimy do lokacji kolejnej, The Thinker. Dobrze, 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 fajnie. Jest kolejna lokacja. Ale przypuszczam, że ona będzie już jakaś mniejsza, nie? Nie wiem, zobaczymy zaraz. Może to jest tylko taka, wiecie, jedna mała końcowa lokacja. Tak myślę, że możemy w dzisiejszym odcinku właściwie skończyć, ale wszystkiego się przekonamy za kilka sekund, jak tylko nam się pokaże lokacja i możemy będziemy mogli odpalić mapę. To już będziemy wszystko wiedzieć. Mainframe, okej. Wow! Znowu mamy nieodkryty obszar, czyli nie wiemy, co się będzie działo. W ogóle no active goal. No to ciekawie. Właśnie w Operations mieliśmy wszystko wiadomo. Not yet, Sigma! I am still crunching the numbers. No. Bardzo ładnie. A. Jeszcze brud przyszedł. Patrzcie, jak ładnie tną moje pszczółki. No i nara. Cudne są pszczółki. Gdzie jest ta cholerna kamera? Nie widzę. O, tu jest. There's one way into the core that wall can't lock off. The maintenance access shaft. Sorry to send you down through the pit. It's all we've got. Dobra, rozwadzam kamerę, nie chcę mi haksować. Przyjdę do Thinker. No, dobra, no i... No i musimy się tam po prostu dostać teraz i sobie go skopiować. Kolejna apteczka. Dobra, niech będzie. Apteczki, apteczki, tutaj mamy to. Cudna muzyka. Sklepik, dobra. Co nam wypadnie? Armor piercing. Bardzo ładnie. Tu możemy iść i... A co, to jest zamknięte? Tak, to jest zamknięte do tego mainframe'a, ale możemy to obejść, tak? Dobra, czyli tędy. No zobaczymy, jak szybko nam pójdzie ten etap, bo tak jak mówię, nie widzimy w ogóle mapy. To jest kolejny słoik. A czekajcie. Nie, dobra, nie ma siostrzyczek na tym etapie.
Nie ma żadnych siostrzyczek. Znowu Lancer. Laser, ale to tam już mamy go chyba fully upgraded. What is driving you into the core, Sigma? What compels you to defy the Thinker's equation? To on? Wyglądało to, jakby to był on właśnie, nie? Coś w tym momencie zrobił, żeby nam drogę zagrodzić, tak? Ej, i możemy sobie wziąć. Co tu mamy? Supplies, folk midi, kolejna apteczka, której nie potrzebujemy. I co, to ma, to miało mnie zatrzymać niby, tak? Według ciebie to mnie zatrzyma. Jeszcze mi tu gene banka dodali, żebym ten, żebym koniecznie wybrał plazmid odpowiedni. Okej, tu widzę, że jest taki one way ticket tylko, ale spoko. Is it your deep love for Porter and for Tenenbaum? Ah! You hardly know them, Sigma. You have never even met them. No dobrze, dobrze, ja jestem tylko tatuśkiem, no nie wiem jakim sposobem, ale Fountain of Youth. O, to jest jak stoimy w wodzie, to będziemy odzyskiwali życie i zdrowie. Windash, Evelink. A nie, po co mi to? Że co, że tu se stoję w wodzie i odzyskam życie? Tak, o to chodziło. Ale jakoś nie bardzo dużo mogły mi zrobić, jak mam armor piece, tego armor shella dwójkę. Ryan's secret police came for Porter long ago, and now he has reappeared in Minerva's den. A man sent to Persephone does not just open his cell door and walk home. No aha, czyli on tak wylądował w Persefonie. Kurczę, co to będą tak spadać te wieżyczki co chwilę? No ja mam tu, dobra. No właśnie, nie mam już, kurczę, w ogóle. Już nie mam w ogóle amunicji, a on cały czas tu idzie przede mną. Ja wiem, że Porter był uwięziony, no ale to Ryan miał różne dziwne pomysły, no. Przykładem zabicia swojego przyjaciela, który się nazywał... o Jezus, no ten co wam opowiadałem tyle o nim. Nie wiem, czy się nazywał, nie pamiętam w tym momencie. Wyleciała mi z głowy, to była ważna postać. Głupi jestem, dobra, sorry, ale po prostu słuchajcie, jestem zmęczony po robocie. Nie będę tego nawet hakował, bo to przecież bez sensu. I've tried to keep you from the heart of the machine. You did not listen. When the pangs of familiarity sting you, my friend, you will have only yourself to blame. Dobra, spoko. Co zrobić? Jestem tylko tatuśkiem. Okej. Okay. Rapture Departure Protocol. Well, Thinker. Ryan's secret police are on their way. They cooked up some kind of evidence against me. Treason, they say. I've heard what happens to folks who get disappeared, come back as one of those metal daddies. So, I'm leaving you with something to cogitate on in my absence. Inputting Rapture Departure Protocol. Figure a way to get yourself out of this city, Thinker. You've got to live on, no matter what happens to me. You'll find a way. O to chodzi. Już wiemy, o co chodzi. The irony of my predictive equation is that it sometimes requires blind faith. I see the individual elements crashing against each other, and the urgency of what I must do to maintain my part in the plan is clear. And the equation states that if he reaches the computer core, catastrophe. I do not know why. Yet. But I know what must be done. Subject Sigma is approaching Minerva's den. He must not reach the Thinker. Detonate the tunnel! W sumie odpalił się bezsensownie ten drugi... jakieś błędy tutaj. W wersji konsolowej w życiu tego nie widziałem, żeby się odpalił drugi dziennik po pierwszym. To się tutaj zdarzało na gminie, ale nawet śmiesznie, że się odpalił, bo on mówi, że nie rozumie, co się dzieje, dlaczego to równanie jego... wiecie, wszystko tam wylicza i tak dalej, ale się nie zgadza, że ten Sigma, Delta i Alpha Sirius w ogóle wszyscy zmierzają tu do Minerva z nimi i w ogóle dlaczego i tak dalej. On nie rozumie, czegoś tu brakuje. A w tym momencie od Portera, z dziennika Portera się dowiedzieliśmy, on zostawił, odpalił protokół odejścia z Rapture dla Finkera.
Napisał mu taki program i odpalił ten protokół, kiedy wiedział, że będzie uwięziony, tak? Że nieważne, co się z nim stanie, Finker musi znaleźć własną ścieżkę, żeby uciec z Rapture. My jesteśmy tą ścieżką! O to chodzi w tym wszystkim. To my, właśnie subject... O, rozumiem, to było tylko takie przejście. Tu jest, widzę, computer core. Będzie tutaj jakaś ostateczna walka. I o to w tym chodziło. Wszystkim. Że ten komputer sam wykminił, że my, Sigma, będziemy mu w stanie pomóc. Dzisiaj powinniśmy zapisać grę, nie? Cykingi. Są jakieś te skrzynie. Pieniądze. Pieniądzów już nie mogę. Się fajnie wszystko rozjaśniło. Tak stopniowo bardzo. Czy farba jest fluorescencyjna, też śmieszne. Dobra, wiem, że to jest już końcówka, więc dlatego zapiszę sobie grę. Zapiszę grę i do końca. Także tak jak mówiłem, ostatni odcinek. Jest! Witaj, The Thinker. Ładnie tu. You're in the Thinker's core. The code printer is upstairs in the control booth. Top level access only. You'll need to confirm your genetic identity to start the printing process. No dobrze. Udowodnić, że jesteśmy Sigmą, no ale to skąd on prowadził taki ten? Skąd on będzie wiedział, że ma nas dopuścić? Weźmiemy sobie coś, jakieś fajne rzeczy. Jakieś fajne rzeczy sobie. O właśnie, to sobie na pewno. Ostatnio zacząłem tego używać, to sobie weźmiemy. Może to. Dobra, resztę ciul. Dobra. Porozglądajmy się tu ogólnie. Co my tu mamy, żebyśmy wiedzieli? Bo ja tu już czuję, że będzie. Oh shit. No co jest? Przecież kurwa miałem. Za bullshit. Chodź tu, gnojku. Właściwie dobry mam ten. Chodź, ja sobie ciebie zhakuję. Byś mi dał po dupie. No jasne. No, dobra. Tutaj mamy i widzę. Tu jest jeszcze Gatherer's Garden, jakbyśmy chcieli coś na koniec kupić. 110 Adamu mamy. Aha, no w sumie, tak jak mówię, tu z plazmidów ani nic mnie więcej już nie interesuje, ale hej, zawsze możemy sobie i w upgrade, health upgrade wykupić i bardzo fajnie. Będziemy mieli dużo życia i dużo Eve. Bardzo, bardzo miło. A, i na górę musimy iść, żeby potwierdzić tą naszą tożsamość. Jeszcze patrzę, czy coś tu jest, ale nic więcej. Dobra, lecimy do góry. Tu jest następna apteczka, też ją zhaksujemy. Wszystko się tu przyda. Traprivety. No, w sumie to nie bardzo nic coś z tym zrobię, ale pod tym zostawię, to będę pamiętał w miarę. A tu mam, widzę, pójść. A nasz robocik to był. Okej. Słyszałem już BD, więc przypuszczam, że... Że może jest być tak, że przyjdą tutaj albo lancerzy, albo alfy. Zobaczymy. Więc chyba sobie upuszczę tutaj przez przypadek kilka trap-bivetów. A kij, niech będą tutaj. Niech będą tutaj, tak. No i dobra, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Jeszcze patrzę, coś tu mamy, jakieś ostatnie. Receiving transmission Bridget Tannenbaum. O, widzicie? Dostał transmisję od Bridget Tannenbaum. Ona mu coś wysłała i przez to ten Processing Rapture Departure Control. O właśnie, to jest to, co odpalił. Relocating resource subject Sigma destination Minerva's Den. O właśnie, widzicie? Sam sobie porządził, co powinien zrobić. Że kazał mi tutaj przyjść, no bo ja jestem też jakby... Możliwe, że on steruje moimi procesami myślowymi, tak? Właśnie. No bo Billy są uzależnieni trochę od tam czegoś. Nie, myślę, że to on w jakiś sposób też steruje. Więc on kazał mi się tu przenieść. Porter! You
see? The Thinker is shut down. That leaves only two variables, you and me. The equation ends here. No, ja sobie oczywiście ucieknie teraz. Herr Sigma, it is Dr. Tannenbaum. With the computer disabled, Minerva's den is falling to pieces. No pressure regulation, no air supply. You must defeat Vol and bring the Thinker back to full power. Mhm. Puścimy na początek pszczółki. Oh shit. No kurde, chciałem sobie to chwycić. Ty gnoiku jeden. Wiedziałem, że alfy przyjdą, no. Dobra, padł. Bardzo ładnie, dobrze idzie. A sobie to zostawimy. Jeszcze ktoś przyjdzie, nie? Gdzie oni są? Halo, gdzie ktoś jest? O! Siema. O, shit, jeszcze wieżyczki mnie atakują. Come on, naprawdę. Au! Shit, nie zauważyłem go. Przepraszam pana najmocniej. Do widzenia. Akurat tam wieżyczkę muszę coś z nim zrobić. O, o fuck, nie wycelowałem w niego. Dobra, czekajcie. Electrobolt. I teraz zrobimy sobie nie tak, tylko tak, i tu jest auto hack tool. Dobra, przeżyłem. Tu jeszcze rzucimy drugą wieżyczkę, niech się napierdalają z nim i... Your moment has come, old friend. I stand before you, the trusted partner who put a knife in your back. Weźmy tylko, zakupimy apteczkę, albo dwie. No, znowu coś? Co do chuja? Idź mi stąd. A cię kurwa, zaraz schakuję, tu zobaczysz. Tasiarzu jeden, masz. No jeszcze tamten przylot, ale to wystarczy tylko jego zabić. Bo ja stąd idę. Ała, 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 ała. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Weźmy to gdzieś tu. Jest tu gnojek. Mam cię gnoju, giń. To jest on, no tak, przecież. Giń gnoju, giń. Dawaj! No nie, skończyło mi się, cholera jasna. Mamy coś do chwycenia? Chwyćmy coś. O, na przykład to. Jebnę cię, gdzie ty jesteś? Jebut. Bardzo ładnie. I dobijemy Pizzy Kingiem. Sudo. Quickly, take the administrator punch card from Vol's body and reactivate the thinker. No już lecę. Już lecę. Ale Pizzy Kinga znalazłem, dobra. Mówi, że nie ma tu powietrza ani nic. No to ja akurat tego nie potrzebuję, nie? A czy teoretycznie, albo potrzebuję? Nie, chyba trochę potrzebuję. Ale nie aż tak bardzo. Dobra, no i sobie aktywujemy. Będzie do nas mówił. Cześć, to ja. Charles Milton Porter. Co? Welcome back, Milton. The system is ending personality duplication. Subject Charles Milton Porter. Co? You see now why I let the machine speak for you, Mr. To my nim jesteśmy! We needed a voice that would be familiar, comforting, your own. With that copy of the Thinker's programming, we may return to the surface and use it to restore you to the man you once were. Please,
Collect the printout and meet me at your bathysphere dock. Take your time, Mr. Porter. I will be waiting. Wow! Naprawdę! Kurwa! Mać! Jaka ta gra jest cudowna! Boże, nie myślałem, że jeszcze coś mnie tak zaskoczy w Bioshocku. Naprawdę! Cały ten czas my jesteśmy Porterem! I dobrze powiedział Reed, tutaj w ostatnich słowach powiedział, że nie można tak sobie po prostu wejść i wyjść z Persefony, nie? Z tego więzienia, które widzieliśmy w tej części, jak pod koniec gry, nie? Którym rządził właściwie Sinclair. Że można sobie tak wejść i wyjść, po prostu. A my to zrobiliśmy. Znaczy, Porter to zrobił, dlatego że my jesteśmy Big Daddy, nas zamienili w Big Daddy'ego. I to byliśmy jednym z pierwszych, bo jesteśmy z Alpha Series. Wow. Wow! O kurwa, ale zajebiste. Tylko pytanie, skąd te... Aha, czy te wszystkie dzienniki, które słyszeliśmy, gdzie Porter do nas coś mówił... to tak jakby się Finker sam z nami kontaktował? I on nam dawał te... nie wiem... te dzienniki? Albo to było tylko w naszej głowie? Nie wiem, nie wiem co o tym... nie wiem jak o tym myśleć, ale... ale wow! Naprawdę wow i kurwa, przecież ta gra jest tak cudowna. Jest tak piękna. Jezus Maria, co za cudo. Boże święty, od nowa zakochałem się w Bioshocku. Naprawdę, od nowa zakochałem się w Bioshocku. Dobra, okej, czy możemy iść do... spotkać się z nią przy batyskafie i możemy... No i ona... i cały czas tu jest motyw tego, że... aha, teraz co tędy wychodzimy. Ona mówiła, że ona pracowała nad tym, żeby można było ludzi z powrotem odmienić w normalnych... znaczy, ci, którzy zostali przez... inaczej, splicerów, o. Czy wszystkie oznaki splicingu tak naprawdę wycofać, czy to właśnie z dziewczynek, tak? Czyli ma ten plazmid, który pozwala dziewczynkom, tylko on już jest w pierwszej części, czyli te 10 lat temu, bo ona tyle zdołała zrobić, tak? A chciała, i to zrobiła w pierwszej części, przed pierwszą częścią. Natomiast tutaj dowiedzieliśmy się, że ona potrzebowała The Finkera, żeby przeliczyć to wszystko, żeby przerobić ten plazmid tak, żeby każdego człowieka można było odsplajsować, nie tylko dziewczynki, tak? Czyli zwykłych splicerów, którzy biegają tutaj normalnie i tak dalej, czyli chociażby Big Daddy. I my jesteśmy jedną właśnie z tych osób, o których ona myślała. I to jest nasze biuro nawet. Wow. Windę mamy. Ja pierdzielę, ale cudownie. Boże święty. Naprawdę, nie myślałem, że jeszcze mnie tak zaskoczy Bioshock. Wow, Jezu, jakie to jest cudowne. Piękna historia, naprawdę. Czy jeszcze jej nie skończyliśmy, ale... a już będziemy, nawet celownik zniknął. Pearl, okej. I believe I'm done feeding audio recordings and personal anecdotes to the thinker. I am set to test the personality duplication function. Target personality, Pearl Porter. Thinker, are you ready? Yes, Milton. Starting test. Hello, Pearl? Hello, Milton. How have you been? Just wonderful, Milton. I've missed you, though. It's been so long. Pearl, I... no. No, this isn't right. It isn't her. Thinker, stop the test. But what's the matter, Milton? Oh, God. Don't you still love me? Oh, God, I said, end function, Thinker. Now! It's over. No tak. I ja się spodziewałem, że on tego w końcu dokonał, tak? On po prostu przeniósł, zrobił transcendencję z nagrań Pearl. Zrobił jej... przeniósł jakby jej świadomość do komputera, tak? Trochę... no nie tak jak w tym filmie Transcendence z żonym Deppem. No to będzie film dosyć... może nie wiem czy niedoceniany, ale... ale ludzie mówią, że chujowy. Nie, nieprawda, był fajny, tylko inny. Inny niż by się chyba wszyscy spodziewali. On nie miał być o czymś wielkim strasznie. Tylko taka historia trochę miłości właściwie. No, w każdym razie, oczywiście okraszona jakąś tam fizyką kwantową, ale nie o to chodzi.
Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to patrzcie, Milton sobie zrobił, kurwa, telewizję kolorową. Autentycznie. Zrobił tutaj, widzicie, RGB i, kurwa, ten jest kolorowa telewizja. Czyli właściwie zrobił urządzenie, które potrafi odtwarzać kolory. O, tyle powiem. Zajebiste, telewizja kolorowa. No nic, w każdym razie, widzicie, on zrobił jakby transcendencję jej umysłu do tego Finkera i odpalił i chciał z nią porozmawiać, a uświadomił sobie, że to nie jest przecież ona, tak? I wiedział, że to będzie złe i faktycznie, ale dopiął swego. Wow. Wow, jak cudownie po prostu. No tośmy pograli. Dobra, idziemy dalej. Bardzo bym się cieszył, jakby ta historia miała naprawdę pozytywne zakończenie. Jakby Tannenbaum faktycznie się udało zrobić dla nas to, o czym mówiła. Jak tu w ogóle ślicznie. Bardzo ładna część kompleksu. Naprawdę ładna. Kolejne części biura. O, widzicie, i mamy tą Pearl. Ona mogła po prostu zginąć podczas bombardowania Londynu. Dear Mr. Porter, I have learned of the death of your wife, Pearl. Her we extended to you my heartfelt sympathy in your great loss. Very truly yours, Prime Minister Winston S. Churchill. Naprawdę? On się znał z samym Winstonem Churchillem. Widzicie. Charles Milton and Pearl Porter was wedding invitation. Aha, zaproszenie na ślub. Gdzie? Oni się przenieśli do Londynu, ale kurczę, on został tam wysokim jakimś urzędnikiem albo coś. Mightiest attack of war launched. Rain of bombs in London. German bomb blast street. No właśnie. No. Mówię, nalot niemiecki, po prostu. Bitwa o Londyn, nie? Bitwa o Anglii bardziej. Ale podczas namiotu niemieckiego ona zginęła. Bo oczywiście tutaj, bo ja przypominam, że jakby punktem zaczepnym, żeby ktoś teraz się nie mylił w datach, punktem tak naprawdę zaczepnym, dlaczego Rapture zostało stworzone przez Andrew Ryana, to było to, że Andrew Ryan, znaczy wiedział, jakie jest społeczeństwo i tak dalej, miał styczność z pierwszą wojną światową, miał styczność z drugą wojną światową, on uciekł w ogóle gdzieś z jakiegoś bloku wschodniego, on ogólnie był... one się tam nazywały jakiś Ryanowski czy coś takiego. Tak naprawdę i uciekł do Stanów, tak? Właściwie ojciec go wywiózł. Matki nigdy nie pamiętał, ojciec go wywiózł do Stanów i to właściwie chyba było po pierwszej wojnie światowej. Uciekli. I po drugiej, jak była druga wojna światowa, on powiedział: nie, kurwa, mam tego dość. I w momencie, kiedy usłyszał, że Stany Zjednoczone zrzuciły bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki, powiedział: o kurwa, nie, to po prostu, to jest już koniec, to już jest koniec. No, także tutaj, wiecie, ci wszyscy ludzie, którzy tutaj się znaleźli w Rapture, tak naprawdę oni w dużej mierze byli doświadczeni przez wojnę, tak? McDonough, o, tak się nazywa bohater książki, McDonough. The Thinker never gave up on you, Mr. Porter. It could not leave you behind. Please. Step up to the console and begin the bathysphere launch sequence. We have much work ahead of us. No tak, nigdy się, The Thinker jakby nigdy się nie poddał dążeniu do tego, żeby Portera właśnie stąd wyciągnąć. Zarówno siebie, jak i... O, Bridget, cześć! Czekajcie, jeszcze tylko skończę mówić, do niej przyjdę. No, nigdy się nie poddał też z drugiej chyba strony, dlatego że miał tą... miał po prostu... w podświadomości gdzieś tam na złączach krążyła mu na pewno Pearl i to może ona do tego dożyła. Cześć! Cześć, Bridget, Boże Święty, jak ja cię dawno nie widziałem. Cześć! Ale się postarzałeś, ale super wyglądasz. Możemy jechać, tak? Masz tu, widzę wszystko, tak? No to jedziemy. Log out. No i... I lived through the Blitz, no. Pearl.
and the fall of Rapture. They took my memory, my voice, everything that made me a man. But nothing ever scared me so much as saying goodbye. I wanted to save you. I couldn't resist trying to bring you back the only way I knew how. But you didn't want that. I know it now. And I think I'm finally ready to let you go your way. I stand here with the sun on my face, and it's almost like I can feel you smiling. Goodbye, Pearl. I love you more than I've got words for. 40. Milton. 23 lata miała, bardzo młoda. A chyba tam w 35 się pobrali. Wow! Wow, jaki śliczny był ten dodatek, naprawdę. Bardzo śliczny. Boże święty, jak ja się cieszę, że jak zagrałem w ten dodatek, w końcu po tylu latach wróciłem do Bioshocka drugiego i zagrałem w dodatek, który był naprawdę piękny. Wow. Cudownie. Po raz kolejny zakochałem się w tej serii. Cudownie, cudownie. I jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to naprawdę Bioshock to jest moja ukochana seria, gra numer jeden po prostu dla mnie. No wow. Cudownie. Dobrze, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że seria się podobała, jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić, oczywiście macie linkacze w opisie do wszystkich poprzednich serii, jak i do samego Bioshocka dwójki, ale tak jak mówię, też do jedyneczki i do Infinita, jest tam też dodatek do Infinita, wow. Po prostu wow. Tak jak mówię, ja, chyba raczej nie będziemy lecieć w trialsa ani w multiplayera, bo już też widzę po oglądalności, że już wam ten dodatek, to już takie było trochę przedłużenie do was serii i tak dalej, ale ja się naprawdę bardzo cieszę, że w to zagrałem. Raczej nie mówię ani trialsu, bo są trialsy jeszcze, nie? Jak tutaj zobaczymy sobie w... Tu, no jeszcze coś takiego jest jak Protector Trials, to są takie po prostu wyzwania i tam pewnie jest 3 albo 4 takie mapki do... Gdzie tam jest, można sobie pograć powiedzmy około godziny, może nawet mniej, na zasadzie wejdź na mapę, masz tam jakieś, wiecie, określone lokacje i tam możemy sobie pohakować jakieś zapewne jakieś kamerki, turety, sklepy, nie sklepy i tak dalej, dozbroić się, znaleźć jakieś tam pierdoły, a później zabić Big Daddy'ego i zharwestować sobie siostrzyczkę tę i później ją tam odłożyć. No i tyle, nie? Więc tak wyglądają mniej więcej trialsy. A multiplayer, no w multiplayerze jest tak, że nie wiem, może zrobię wam jakiś taki krótki filmik poglądowy, jeszcze się nad tym zastanowię, na pewno nie dzisiaj. Może jakiś taki łączony wam po prostu, żeby zobrazować, na czym to polega. A multiplayer, no to po prostu jest deathmatche, tak? Deathmatche, każdy na każdego. Oczywiście z wykorzystaniem plazmidów, wykorzystaniem broni, wykorzystaniem otoczenia, bo również są, bo również się zjawiają tam chyba stacje. Nie pamiętam, czy ten, bo sklepów nie ma raczej, ale chyba stacje z apteczkami są możliwe. I ten. I wieżyczki jakieś są tam od czasu do czasu, więc też można sobie ustawiać. No i co jakiś czas pojawia się strój Big Daddy'ego i można ten. I można. O, jeszcze się. Przepraszam. I można być Big Daddy. Są deathmatche, są team deathmatche chyba z tego co pamiętam. Także. Nie, przegrałem naprawdę w multiplayera bardzo, bardzo dużo, dlatego że tam się wbija levele konta i żeby osiągnąć platynę na konsoli, to musiałem wbić 40, 10, 20, 30 i 40 level w multiplayerze. Wiadomo, pierwsze 10, no nie są jakieś bardzo skomplikowane zdobycie tych leveli, także pierwsze 10 się od razu wbija praktycznie, no a później no to już trzeba sobie progresować, no wiadomo, ostatnie 10 leveli, no to się już tak ciągło, ale... Znaczy wydawało mi się, że będzie się ciągnąć, tak naprawdę ciągło mi się mniej więcej między 20 a 30 levelem, faktycznie mi się tak ciągło dłużyło, czy nawet wcześniej, może od 15. No, tak nawet od 15 bym powiedział, jak mi się dłużyło, dlatego że nie wiedziałem wszystkiego o tym. Tam są takie jakby wyzwania do robienia, że mamy takie wyzwania, które są ogólne i musimy to zrobić podczas rozgrywki. Musimy na przykład zrobić tam, nie wiem, być Big Daddy, albo nie wiem, rozwalić 5 razy jakąś, nie wiem, 5 razy zhakować wieżyczki i tak dalej, nie? I takie, i to nam daje jakby tego expa, nie pamiętam jak to, co tam jest jako exp, ale jakby to nam daje dodatkowy exp i szybciej się tak naprawdę wbija te levele, jak zaczynamy robić te wyzwania takie. To się, tak jak mówię, nie pokazuje nigdzie, tylko dopiero w menu, tak? Że tam, o, takie czasy to zapamiętamy.
zapamiętać i spróbować to zrobić podczas rozgrywki, tak, na bieżąco. A mówię cały czas, to jest deathmatch. No, w każdym razie może zrobię wam jakiś taki krótki filmik poglądowy, zobaczymy. W każdym razie tyle, ja wam dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie. No i trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych seriach. Bye, bye.